Cześć. 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 Tu. Kulturki, kulturki. Czyli? Ola. Maja i mama. Kulturki. Kulturki. Olu, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj wracamy do Klubu Super Dziewczyn, a tak naprawdę no to do pierwszej części Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn, tom pierwszy. O, mieliśmy już Emi świąteczną ale opowieść. Ale to był jakiś 8 albo coś w tym stylu. Idą święta? No to był taki, można powiedzieć, z okazji świąt, tak? Tak, ja to posłuchałam, bo a to było dzisiaj świąteczne. Wracamy do klubu i jego przygód. Tak? Przypomnisz nam, kto jest bohaterem tych książek? Emi, znaczy to, bo w tej książce są troszkę inni. Znaczy to teraz w tym klubie są inne uczestniczki. Bo teraz w tym klubie jest Emi, Aniela, Bianka i Pola, a nie Emi, Aniela, Flora i... I tu nie ma chłopców. No nie, nie ma. Nie jeszcze, ma. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma? No ale to dobrze. Będzie. No to opowiedz nam, co w tym tomie Emi jest głównym wątkiem, albo jeśli jest taki główny wątek. No takim głównym też wątkiem jest, że one zakładają klub, bo chłopaty założyli sobie swój. A, czyli dziewczyny chcą mieć swój klub. Tak. One zakładają swój klub i one też tutaj taką główną rzeczą jest, że one śledzą tego tatę Franka. Mhm. A jeszcze bym powiedziała, że tutaj... A dlaczego śledzą tatę Franka? Bo... To bardzo dziwne. Najpierw mamusiu, może ci tak powiem, no. Że... Że ona tą Florę potem jakby wzięła do swojego klubu, a na razie no to ona naprawdę jej nienawidziła najpierw. Mm-hmm. To był taki po prostu, ta Flora była 3 lata starsza chyba, tak? 3 lata starsza była i ona zawsze jak do Emi przychodziła, no to jej psuła zabawki. Dlatego, że te mamy się spotykały i zawsze ta Emi się chowała przed tą Florą, bo ona jej zabawki psuła. A Faustynę poznała tak, że się nie chciała sama bawić na podwórku. Jakby tam poznała taką koleżankę, Faustynę, no, której mówiła Fał. I one tam razem budowały rzeczy z piasku albo z śniegu. Nie pamiętam, jaka to była pora roku wtedy, ale budowały. Mm-hmm. No i tam one tak ten klub super dziewczyn wyjechali tam też do takiej piernikowej chatki i tam one też może powiedzieć poznały trochę bardziej, bo okazało się, że ten profesor Kaganek, który był tatą Franka, razem ze swoimi pomocnikami, bo oni ich śledzili, dlatego że po pierwsze, bo jak ta Emi odwoziła mamę na lotnisko razem z tatą, no to widziała profesora Kaganka z teczką w taką czachę. A druga rzecz to była z Florą na pokazie baletu Kopciuszek. I tam oni próbowali podsłuchać rozmowę profesora Kaganka. I co? No i nie podsłuchały zbyt. Czyli co, one bały się, że to jest jakaś tajemnica nam, tak? Tak. I one tam śledziły, i oni tam pojechali na taką zieloną zerówkę i cała ich klasa byli tam, no i oni tam właśnie rozwiązywali tą tajemnicę profesora Kaganka. Ale nie powiemy, czy tajemnica była, czy jej nie było. Co tam się wydarzyło? A powiedzcie mi, dziewczyny, fajnie jest mieć taki klub? No myślę, że tak. I poza tym na samym końcu, taki już na koniec książki sam, było takie coś, jak stworzyć tajny klub? Jakieś instrukcje były? Tak. Maja, miałaś kiedyś taki klub z dziewczynami? Jeszcze nie. Mam dwie najlepsze przyjaciółki. Super. Super, ale one... Jedną z przedszkola, a jedną ze szkoły. Milenkę, no i Igę. No tak, ale one się nie znają. I nie macie super tajnego klubu. Nie mamy. Jeszcze nie. No dobra, dziewczyny, a
Co to jest takiego? To zielona zerówka, zielone przedszkole, zielona szkoła, się często takie, mówi? To jest taki wyjazd jakby poza miasto i tam po prostu żyje się tak bardziej z naturą. Chciałabym, mam ale to jest taka, tam nie odbywają się normalnie zajęcia, prawda? Bo to się jedzie ze szkoły. Tak, i właśnie to było takie śmieszne, bo oni tam zorganizowali, ta grupa profesora, ganka można powiedzieć, te trzy osoby, to oni zorganizowali zajęcia dla nich i oni tam mieli zajęcia i myślę, że dla wielu z Was, słuchaczy, znany jest ten eksperyment z sodą, że się do wulkanu. Oczyszczoną. Całą oczyszczoną octem, rolką do papieru toaletowego. No, serio? I plasteliną. No, też można zbudować ten wulkan. O, no. Maja, a pamiętasz, jak byliśmy na półkolonie, tak. No to myśmy tam zrobili takie, że potem całe podwórko było uplenione kolorowymi plamami. Mhm. Bo co, można tą lawę pofarbować na różne kolory. Tak, i myśmy farbowali i potem to tak i bardzo ładnie wyglądało. I my takie same mieliśmy. I tak, i to tak bardzo, bardzo ładnie wyglądało, bo... To wybuchało. Bo wszyscy mieli prawie inne kolory. Maja, ty miałaś trochę bardziej fioletowy. Okay. I wszystkie kolory tak się wylały i prawie całe takie miejsce bardzo duże na takim podwórku tam szkolnym było całe po prostu uplemione różnymi kolorami i to tak ładnie wyglądało. A jak się miesza fioletowy z zielonym, jaki wychodzi kolor? Nie wiem. Myślę, że jakiś szarobury. I jakiś taki brązowy. Tak, jakiś taki szarobury. A no, także polecamy wszystkim eksperyment. Kto jeszcze nie robił, wątpię, że wśród naszych słuchaczy są takie osoby, które jeszcze nie robiły tego eksperymentu, ale soda oczyszczona to jest w ogóle super fajny materiał do robienia różnych eksperymentów. Na przykład czyszczenia kranu w domu babci. A też, do sprzątania też, ale do robienia eksperymentów z octem, z kwaskiem cytrynowym. Tak. I oni też mieli taką jeszcze drugi eksperyment, że oni tam im dali słoiczki. No, też to kiedyś mamy oglądaliśmy taki program i tam o tym było, o gęstości płynów i tam były, wszystko się nie mieszało i nawet jeśli się bardzo mocno zamieszało, to wszystko wracało na swoje miejsce. Miód, chyba olej był. Olej, woda. Woda i jakiś tam sok chyba? I był sok pomarańczowy. No, czyli był olej, no, tak, co? Olej co robi na wodzie? Unosi się, tak? Bo olej jest lżejszy od wody i on się będzie zawsze na wodzie unosił. To najlepiej można zaobserwować w tłustej zupie, takiej jak rosół, którego mama nie jada i nigdy nie lubiła. Tam zawsze takie tłuste oczka z tłuszczu pływają, prawda? No, olej. Nie olej, to właśnie tłuszcz. Taki z... A olej z tłuszczu jest zrobiony. Nie, no tłuszcz. Znaczy olej to jest tłuszcz, tak. To jest taki tłuszcz roślinny akurat. Tłuszczyk. Tłuszczyk. Olej. Ja mam tłuszczyk. Tak. A w rosole to jest taki zwierzęcy tłuszczyk, który tam pływa na powierzchni tej zupy. No to też są ciekawe eksperymenty, tak? Które sobie można zrobić takie z olejem, tak? Możecie sobie zobaczyć, jak olej się zachowuje w wodzie. Jak inne ciecze też się zachowują w wodzie. Tak jak sok na przykład. Tak samo się powiem, że ja teraz zaczęłam właśnie tak słuchać tego Emily Tajnik lub Super Dziewczyn. No i teraz przechodzę teraz do drugiej części. Mam nadzieję, że niedługo Wam o tym opowiem. Może Ola powie nam, od ilu lat poleca. Komu poleca tą książkę? Ja polecam tu tak naprawdę dziewczynkom nawet od jakichś 4 lat. Może im się też spodobać. Tu nie ma jakichś strasznych rzeczy. To jest raczej takie ciekawe. Nawet do jakichś 11 lat. Dokładnie. To tak można sobie... Najfajniej jest, jak się jest mniej więcej w wieku Emi. No i ona też w każdej części ciągle dorasta jakieś parę miesięcy. No tak, no bo też rośnie i się starzeje, można powiedzieć. Więc też można rosnąć razem z Emi. I mieć cały czas przygody. W takim, można powiedzieć, w takim wieku, jakim się jest i jakim jest Emi, można się przesuwać z nią tak samo, tak? Można dorastać razem z nią i mieć nowe przygody. No, ja niestety zaczęłam jako na wzorówce, przecież już w trzeciej klasie. No właśnie, ale to szybko chyba nadrobisz. No. Ja nie miałam, pamiętam, takiego klubu super dziewczyn.
bo miałam taki bardziej klub, gdzie byli też chłopcy. Mieliśmy taką bandę, czy gang, nie wiem, bandę, drużynę, w której były i dziewczyny, i chłopcy. A ty byłaś tą... Szefową? Nie. Nie było szefa tego gangu. Byliśmy wszyscy równi w tym gangu, w tej bandzie. Lepiej jak jest, jak każdy jest równy. Ale tam mi było po to, żeby jakby różne spory tam, no i żeby nie było jakiegoś tam harmideru. Fajnie jest sobie w takim klubie ustalić pewne zasady, prawda? Jak się zachowujemy, oni tam mieli co sobie mówimy, jak się do siebie nosimy. Ale oni mieli tam jeszcze takie fajne jakby powitanie swoje, coś tam. No właśnie, takie są też fajne rytuały, to się nazywa, tak? Tak, coś tam, nie boimy się was, dziwologii. Jakieś wspólne hasło, jakieś wspólne przywitanie, pożegnanie. Na przykład wszyscy za jednego. Dokładnie, wow! Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Dokładnie tak, czyli także warto w takim klubie mieć jakieś zasady. Fajnie jest, jak w takim klubie macie też jakieś wspólne zainteresowanie, jak możecie robić wspólnie różne rzeczy, prawda? Na przykład klub malarski albo klub... No, a wiecie, że są też takie kluby dyskusyjne, kluby książki? Gdzie się przychodzi, wszyscy się umawiają. Nie wiem, czy aż tak dużo takich funkcjonuje obecnie, ale kiedyś było coś takiego dosyć modne, że spotykali się ludzie, skrzykiwali się, mówili, że będą mieli taki dyskusyjny klub książki. Wszyscy czytali jedną książkę na przykład w jeden miesiąc i później się spotykali i sobie o tej książce rozmawiali. Tak jak my sobie rozmawiamy teraz o książce. A my nie jesteśmy klubem. No nie, ale jesteśmy tylko we trzy. Ale jakby inne osoby się do nas przyłączyły, to moglibyśmy mieć taki klub, tak? I na przykład wtedy rzucamy hasło, a w tym miesiącu czytamy sobie Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. I wszyscy czytają tą samą książkę i później się spotykamy i sobie rozmawiamy o tym, co nam się podobało w tej książce, co nam się nie podobało, czego się nauczyliśmy z tej książki. Albo słuchać tej książki. No albo mógłby być też taki klub dyskusyjny o audiobookach. Mama kiedyś chodziła na taki klub filmowy, dyskusyjny klub filmowy, tak? Czyli chodziło się, oglądało się film i po tym filmie zawsze była dyskusja. O, to dzieciom by się podobało. No tak. Bo tak. Lubią oglądać telewizję. Ale nie telewizja, to było w kinie, Maju, to nie było w telewizji. To było właśnie w kinie, wszyscy oglądali ten sam film. Maja jest przebrana za panterę jakąś. A ja za pandę. A Ola za pandę. I Maja właśnie się zaczęła już wygłupiać. To jest najlepszy sygnał do tego, że chyba czas zakończyć nagrywanie tego podcastu dzisiaj. Pa? Zatem chyba się już dzisiaj pożegnamy, bo już się robią tu ciężkie czasy. Na przykład. Wszyscy się kręcą. Pa, pa. Pa, pa, pa. Żeby do usłyszenia następnym razem. Bardzo. Pa, pa.